Artyst, zaczynamy od logistyki. Logistyka była ciężka. Dzień dobry. Mamy 5 lipca 2023 roku. Przepłynęliśmy około 18 km. Jesteśmy przy śluzie Przewóz, która niestety jest nieczynna. O Boże, jaka chmura, o Boże, biegniemy. Mamy następny dzień. Wczoraj przekroczyliśmy 100 km Wisły, a zatrzymaliśmy się tutaj, bo jest niedaleko Żabka i Netto, dlatego można uzupełnić wody. Ja wypiłem wczoraj 5 litrów, bo była taka masakra. A Radziu w zasadzie to chyba udaru dostał słonecznego. Ala bolognese, właściwie oni się chwalą bolognese, knor, fajne, tanie. No i ja sobie jeszcze takie suszone warzywka tutaj sypię. No i mam taki na wypasie obiad. Żarcie na wypasie. Dzik wodny, odpoczywa. Zrobił sobie takie schronienie. Myślę, że go nie ustrzelą. Dobra, zaczynamy misję. Tutaj Matys czeka na nas, a my idziemy do Dino. Kanałem. Jak szczury. Radziu, kim jesteś? No, jestem. Kim jesteś, Radziu? Szczurem. Piżmaczkiem. Tak jest. A piżmaczki chodzą po kanałach. Dzień czwarty wycieczki. Przepłynęliśmy 120 km. Wyruszyliśmy teraz z Kępy Lubaskiej, Świętokrzyskie. No i płyniemy dalej. Linka życia dla naszych dmuchańców. Właśnie minęliśmy bardzo trudną przeszkodę. Minęliśmy próg wodny przy elektrociepłowni Połaniec. Mieliśmy najpierw w planach przenosić kajaki, ale kolega Matys tutaj wpadł na świetny pomysł, żeby ich nie przenosić, tylko przywiązać do nich sznurek i je puścić praktycznie do samego progu wodnego. Piąty dzień, dzisiaj planujemy zrobić rekord. Ma być mega gorąco, dlatego jesteśmy opatuleni praktycznie od stóp do głów. Wczoraj zrobiliśmy 50 km, a dzisiaj zobaczymy, ile się uda.
Mamy już szósty dzień wyprawy. Jesteśmy teraz w mieście Anopol. Przy pierwszym moście od momentu, kiedy San z prawej strony wpadł do Wisły. Tutaj mamy takie bystrze. Nie byliśmy go w stanie pokonać bez przenoski na dubowanych kajakach. ...49 km z groszem przepłynięte. Zwodowaliśmy się na plaży. Tu będzie nasz nocleg. Trochę ptactwa jest. Krobia wyspa. Rezerwat. Chyba. Walking! Dzień 8 wycieczki. Posiłek. Radzie, co ty tam zjadłeś pysznego? Ach, kochani, no jadłem jajeczniczkę wspaniałą. Wspaniałej. Z boczusiem, z czosnkiem. A teraz czas na kapkę. Matys walczy ze słońcem, ale też chce opalić plecy i przód, żeby balans był, a ręce już ma zjarane, więc no, musi to być w takiej formie, a i w sumie już nie musi mieć czapki. Jak ci się maty zniesie? Tak. A tu się zamelinowali. Posiłek 9 dnia. Hej. Hej. Mamy już blisko do Warszawy, bo to jest 30 km. No ta burza to chyba nas nie dopadnie. A jednak deszcz nas złapał. Jak wyglądamy? Właśnie te kury. Płyną gondolierzy z Nadwisły, dziki. Dziki z Dąbrowy, a płyną z Krakowa do Warszawy.
I dopłynęli do tej Warszawy, cholera. O, tu mamy Pałac Kultury, proszę bardzo. Dopłynęliście do Warszawy! Na holu? Dawaj. Mamy to! Jep, jep. Jeep! To z jakim w ogóle przytupem?